Jak Bibi odwiedził księżyc. Cześć dzieciaki! Znów jesteśmy w moim warsztacie. Niedawno kupiłem fajne narzędzie do naprawy samochodów. To klucz nastawny. Oj, zaczekajcie chwilę. Warsztat Bibiego, słucham. Cześć, rozmawia z tobą kosmonauta Kowalski. Mamy problemy na księżycu. Nasz księżycowy łazik przestał się ruszać. Słyszeliśmy, że jesteś dobrym mechanikiem. Czy możesz nam pomóc? Ho, nie mam pojęcia. Nigdy nie byłem na księżycu. To nic strasznego. Wyślemy cię na księżyc. Serio? To świetnie. Długo o tym marzyłem. A jak mnie tam wyślesz? Możesz wybrać sam. Wszystko przygotujemy. Ho, świetnie. Wtedy napiszę teraz. Tak, po pierwsze, chcę lecieć w stroju Ironmana. Leci tak fajnie. Po drugie, w wojskowym samolocie myśliwskim. To dopiero jest super. Tam jest broń. Pach, pach. A jeśli obcy mnie zaatakują, będę mógł się bronić. A trzecia opcja, w rakiecie. To już w ogóle coś innego. Siedzisz tam jak w beczce. O, a wy co myślicie, dzieci? Czym powinienem polecieć? Przemyślałem twoją listę transportu na księżyc. Cóż mogę powiedzieć? Strój Ironmana nie zadziała. Nie ma wystarczającej ilości powietrza, aby polecieć na księżyc. Szkoda. Samolot odrzutowy niestety też się nie nada. Ma on za mało paliwa. To niedobrze. Pozostaje tylko rakieta? Tak, tylko w rakiecie możesz dotrzeć do księżyca i wrócić na Ziemię. Start rakiety jutro rano. Będę na czas. Bibi to mechanik nasz, dziś usterce radę da. Maliowanie, zmiana kół, wnet pomoże ci bez słów. Jego warsztat każdy zna, zrobisz tuning, dodasz gaz. Samochody stoją w rządku i wszystko jest w porządku. Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, start! Oha, lecimy! Wow, ale pięknie! A oto księżyc. Zaraz lądujemy. Musimy zapiąć pasy bezpieczeństwa. Och, dotarliśmy. Musimy założyć skafander kosmiczny i butlę z tlenem. Jak wiecie, na księżycu nie ma powietrza. Dlatego wszyscy astronauci oddychają tlenem z butli. Hurra! Jestem na księżycu! Oj, ale super! Jestem taki lekki! Hop! Dzieci, czy wiecie, dlaczego mogę skakać tak wysoko na księżycu? Ponieważ grawitacja na księżycu jest mniejsza niż nasza na Ziemi. Jestem jak piórko! A oto księżycowy łazik. Cóż, zobaczmy, co się stało. Dlaczego ten łazik nie może się poruszać? Aha, wszystko jasne. Kurz księżycowy na baterii słonecznej. Dzieciaki, oto bateria słoneczna. Gdy słońce świeci na baterię, generowany jest prąd elektryczny. Dzięki temu działa silnik księżycowego łazika. Teraz bateria jest pokryta warstwą kurzu, a promienie słoneczne nie mogą dostać się na jej powierzchnię. Ojoj. Pomyślmy, przyjaciele, jak usunąć kurz z baterii słonecznej? Mamy wybór aż trzech opcji. Po pierwsze, wiadro z wodą i gąbka. Umyjemy baterię. Druga opcja. Wezmę zapasową butlę z tlenem
otworzę zawór i usunę kurz z baterii. No i ostatnia opcja. Weźmiemy zwykłą szmatkę. Każda mama używa takiej, gdy sprząta dom. Spróbujemy, co będzie lepsze. O, dokładnie tak. Chodźmy umyć baterię słoneczną. Ojoj, co za sztuczka. Woda zamarzła. Zapomniałem, że na Księżycu jest bardzo zimno. Okej, usuniemy kurz z baterii słonecznej za pomocą butli z tlenem. Tak. Oj, ale się przestraszyłem. Zapomniałem, że ważę mniej na Księżycu niż na Ziemi. Strumień gazu z butli uniósł mnie w górę. Dzieci, nigdy nie dotykajcie butli z gazem i nie odkręcajcie zaworu. To bardzo niebezpieczne. Cóż, teraz pozostaje wytrzeć panel słoneczny szmatką. Musimy pamiętać, żeby była sucha. Mokra od razu zamarznie na Księżycu. Tu jest bardzo zimno. Hop. Jeszcze troszkę. Gotowe. Teraz bateria jest jak nowa. Halo? Ziemia? Jak mnie słyszycie? Tu Bibi. Słyszę cię bardzo dobrze. Jak się masz? Zadanie wykonane. Możesz włączyć łazika. Świetna robota, mechaniku Bibi. Hurra! Naprawiłem łazika. Lecę z powrotem na ziemię. Na naszą ciepłą, zieloną ziemię, gdzie rośnie mój ukochany bambus. I tak oto odwiedziłem Księżyc, naprawiłem łazika i było super! Jak Bibi odwiedził wystawę robotów. Pewnego dnia Bibi pojechał na międzynarodową wystawę robotów. Wsiadł w samolot i przeleciał do wielkiego miasta. Wow, jak fajnie! Poproszę pański bilet. Proszę. Dziękuję, można przejść. Super! Bibi to mechanik nasz, dziś u sterce radę da. Maliowanie, zmiana kół, wnet pomoże ci bez słów. Jego warsztat każdy zna, zrobisz tuning, dodasz gaz. Samochody stoją w rządku i już wszystko jest w porządku. Robot to automatyczne urządzenie, które wykonuje operacje mechaniczne. Dziś roboty pracują w fabrykach, szpitalach, pomagają policjantom i wojskowym. O robotach kręcą filmy, animacje, piszą książki i piosenki. Wow! Nigdy nie widziałem czegoś podobnego. O, dzień dobry! Czy mogę ci pomóc? Jest tu tak wiele interesujących rzeczy. Gdzie polecasz iść? Za kilka minut rozpocznie się turniej szachowy. Robot szachista zaprasza wszystkich, którzy chcą zagrać z nim w szachy. Plac wystawowy numer 5. O, wow! To koniecznie trzeba zobaczyć. Dziękuję. Prawdziwy robot szachista. Jeszcze nigdy nie widziałem czegoś takiego. Zapraszam do zagrania ze mną w szachy. Szachy to gra planszowa. W szachach jest koń, król, oficer i inne figury. Tą grę wymyślili w starożytnych Indiach. Robot szachista był zdezorientowany i pogubił się w grach planszowych. Aby zagrać z nim w szachy, musimy wybrać odpowiednią grę planszową. Co mamy wybrać? Nam ta gra się nie nadaje. Domino?
szach i starczej nie umiem to grać. Tak, to jest to, czego nam trzeba. Bibi bardzo się starał, ale robot szachista to silny przeciwnik. Moja kolej? Po kilku minutach gry pokonał Bibi. Więc tak. Szach i mat. Ha, ha, ha. Ale Bibi się nie złości. Przecież zagrać w szachy z robotem było bardzo ciekawe. Jak tylko Bibi pożegnał się z robotem szachistą, jego uwagę przyciągnął dźwięczny głos. Uwaga! Na placu wystawy numer 10 jest zademonstrowany nowoczesny robot pomocnik. Robot pomocnik! Bardzo ciekawe! Jaki kierunek wybrać Bibi, aby zobaczyć robota pomocnika? Może być stosowana w elektrycznych zegarkach, ale na pewno nie nadaje się. Liczba z dwoma zerami. To jest 100. To duża liczba. My potrzebujemy liczby 10. Tak, to jest liczba 10. To jest to, czego szukaliśmy. Dzieciaki, dzięki waszej pomocy Bibi znalazł właściwą drogę. Oho! Jaki przydatny robot! Taki pomocnik bardzo przydałby mi się w warsztacie. Dobra robota, kolego. Robiku, abort! Dobry, dobry robot. Bardzo mi się podobasz. Na wystawie było bardzo ciekawe. Bibi dowiedział się wiele przydatnych informacji na temat robotów. Pomógł robotowi szachiście i znalazł nowych przyjaciół. Ale czas wracać do domu. Jak fajnie, że odwiedziłem tę wystawę robotów. Z pewnością jeszcze nie raz tu się pojawię. Jak Bibi? Pomógł betoniarce samochodowej. Betoniarka wiezie zaprawę cementową do budowy. Duży bęben mieszający wypełniony jest zaprawą cementową. Musi stale się obracać. W przeciwnym razie cement stanie się twardy jak kamień. O, co się stało? Mechanizm przestał obracać bęben z zaprawą. Cement może stwardnieć. Trzeba jak najszybciej dokonać naprawy. Szybko do warsztatu Bibi. Bibi to mechanik nasz. Dziś usterce radę da. Malowanie, zmiana kół. Wnet pomoże ci bez słów. Jego warsztat każdy zna. Zrobisz tu nim, gdy dodasz gaz. I już wszystko jest w porządku. Dzień dobry. Co się stało? Betoniarka opowiedziała Bibi, co się wydarzyło. Oj, oj, oj. Nie możemy się wahać. Musimy szybko uruchomić bęben. Inaczej cement stanie się twardy i się zepsuje. Tak, tak. O co tu chodzi? Uszkodzenie okazało się bardzo trudne i Bibi nie zdołał jeszcze odnaleźć przyczyny. Aha, no oczywiście. Zupełnie zapomniałem o mechanizmie obrotowym. Zapchał się cementem i dlatego się zepsuł. Teraz szybko to naprawimy. Cement, który się dostał do mechanizmu, już się stwardniał. Trzeba go ostrożnie rozbić. Dzieciaki, potrzebuję waszej pomocy. Jakie narzędzie ma wybrać Bibi? Kij baseballowy? Nie, to kij. Grają nim
bejsbola. Zdecydowanie nam nie pasuje. Może siekierka? Przy pomocy siekiery rąbane jest drewno. To nie jest narzędzie, którego potrzebujemy. Uhu! Tak! Łotkiem i dłutem możemy rozdzielić solidny cement i oczyścić mechanizm obrotowy. Hurra! Zaczynajmy! Bibi wyczyścił mechanizm z cementu, który tam dotarł. I mechanizm powinien zadziałać. Uff, to było trudne, ale teraz mechanizm powinien działać. Zadziałał sygnał ostrzeżenia. Ze względu na to, że bęben nie obraca się przez długi czas, cement staje się twardy. Co robić? Nie musisz się martwić. Musimy tylko zmiękczyć zaprawę cementową. W tym celu dodamy do niej zwykłą wodę. Co powinniśmy wybrać? Nie, nie potrzebujemy kleju. Może sok? Pijemy sok, ponieważ jest bardzo smaczny i zawiera wiele przydatnych witamin. Ale cement nie powstaje z soku. No oczywiście, że woda! Teraz dodamy wodę do cementu i on nie stwardnieje. Dzieci, jesteście tacy wspaniali! Gdyby nie wasza pomoc, Bibi na pewno by sobie nie poradził. Wszystko gotowe! Jesteś w porządku! Tymczasem nowy przyjaciel Bibiego przybył na plac budowy. Świetnie! Betoniarka naprawiona i działa prawidłowo. Cement nie zepsuł się, a budowa trwa. Cześć przyjacielu! Czy śledzisz już mój kanał? Jeśli nie, to kliknij przycisk subskrybuj, a staniesz się częścią mojej drużyny. Zrób to szybciutko! Szykujemy dla ciebie kolejne fajne odcinki kreskówki. Daj łapkę, oglądaj dalej i baw się świetnie!